To ty tak szlifujesz? A powiedz, a ty masz to 450, nie? 250. To jest 250. Daję radę. A czemu nie kłada? Enduro to ma największa pasja, inaczej żyć nie umiem. Enduro. Jeśli tego nie czujesz, to nigdy nie zrozumiesz. Enduro. Po co? Po co? Miejsce na przyczepce nie było. Aha. We doktor. Valentino. Kurwa, nasz wirowni. No to dawaj. Co? Bierzesz tego? No, kłada. Trzeba ten, bo on tam się wspina i nie może. Tak? Kurwa, nakłada go załaduje zaraz. A 250? 250 podjechałeś, Łukasz? Ten główny tutaj no. Z boku? No, ten wjechałem. Aha. Tylko rozpęd strój do końca i... Aha. Redukcja do góry na dwa i da radę. A to wjeżdża na ludzie. O, słuchaj, tu masz stacyjkę po prawej. I tu masz niebieski guzik. Tylko sprzęgło wduś. Wduś sprzęgło i tu masz niebieski guzik. Kurde, się wywalę na tym, bo dawno nie jechałem motorem. No nie tak, ciężko się tu motorem jeździ, jak nie wiem. Ja pierdzielę. Prawie ciężko, nie? Nie będzie lekko? Nie będzie. To sobie na 'Cie w glebie tutaj. Motocyklem enduro opy, no. Się tam nabija pewnie ze mnie, że nie mogę zjechać. Ciężko się jedzie. Zapomniałem po prostu. O. Dawno nie jeździłem motocyklem. Walczyć trzeba jak cholera. O, jeszcze zgasł mi. Panie, ale się spodobało. O kurde.
kurde, się zmęczyłem. Ja też, kurde, ale łatwo idzie fajnie. Fajnie, nie? Ale tak bym z pół godziny pojeździł, to by dało radę, nie? Pewnie. Gdzie ma? Ta. Bo zagra nie da się. Nie da się. Ale muszę te opony zamówić, kurde, takie te. To na piach, nie? A, po 1000 za sztukę. No, tysiąc za sztukę. Na taki teren to nie. A mam akurat tą preszczelską. Jeździłem taki, tak? To jest różnica? Na truja i na koło ci idzie i w ogóle nie... Kurde, oczy prawda wjeżdżał na tu jakby po prostu jechałem. Ten tym żółtym kładem, nie? Kurde, nie pamiętam, który to był. Żółty, to Krystian, wiesz? To wszyscy jeździliśmy. A czy Paweł i ja? No. Mega, fajnie. A ty planowałeś tu przyjechać? No, planowałem. A ty daleko to masz? 180. To kurde, nie 500. Kurde! U Kładomani żeśmy zostawili przyczepkę i na Mielne żeśmy zaatakowali. Aha. O. Mała imprezka w Mielnie i co? I rano trzeba było się rozbudzić i tu przyjechać. No. No tak to kurde. 500 to mamy 6 godzin plus 6 godzin, to musieliśmy rano przyjechać. Ale były korki i miesiąc temu też nie jechaliśmy 6 godzin. Tak? No. A powiedz, KTM, który to jest rok? 19. O, zaraz jest. Ja ci go nie oddam. To biorę kładę. Nie, to nie, tak nie ma. No dobra. No, ale jeszcze ten. O kurde. Wiesz co ci powiem? Nie wiem co jest grane, nie? Ale po prostu tu masz za ślizgie to jest to siedzisko. Nie można go, wiesz, utrzymać jak chcesz go trzymać. Nie wiem dlaczego. Ja już się przyzwyczaiłem do tego, ale ślizgie jest fajne. Ślizgie jak cholera. Nie trzyma tak fajnie. No to nie było kombinowane, tak jak wyszedł do tego. Ale wiesz co, za stówę są takie obszycia, możesz sobie sam obszyć. Obszywałem kiedyś do CRF i 450. No. A to stówkę... A to jest full cross. Tak, to jest crossuwa. A to dlatego tak to się jedzie, bo endurakiem by było lepiej. Enduro by było, ale to też nie jest opona setka, nie? No jaka tu jest oponka? A no właśnie. Enduro to masz 140. No ja tu pierwszy raz jak przyjechałem, to miałem 110 założoną. No i tak za mało. To nie podjechałem. No. To jest dużo góry, nie? No na to trzeba spróbować. Wiesz, ale to czy nie? Tą podjechałem, no. No. To teraz kolejna ciebie. No to jest najcięższe. No ty zimowkę nie musisz zrobić. Zaraz podjadę i... Trzeba próbować. No, żeby siary nie było. No, kurwa, przypał inaczej. Jadę, zobacz. Dobra, daję. Siema! O kurde, siema! Patrz jak enduro opa będzie podjeżdżał. Daję. Kurde, tak samo jak mi! Krosuwa 250? O, że jest mocno. Jeszcze raz! Jeszcze raz! To rosną wejście tu stamtąd. Ale tak jest po picie na początku. Ale to nic! Można?
4 lata w krzakach stał. Enduro to ma największa pasja, inaczej żyć nie umiem. Enduro, jeśli tego nie czujesz, to nigdy nie zrozumiesz. Enduro.